Więc daję wam za darmo DLC w tym momencie. Teraz Forza Horizon 4 jest na zajebistej promocji. Możecie ją sobie kupić za 72 zł wersję Ultimate, ale nie wszyscy wiedzą, co ta wersja Ultimate w sobie ma, więc wytłumaczę, żeby już było pewne raz na zawsze. Wersja Ultimate nie ma wszystkich dodatków DLC w sobie. Ma większość, ale nie wszystkie. Brakuje jednego dodatku DLC i bzdurnej rzeczy, czyli Treasure Map. To jest taka mapa skarbów, którą możecie sobie odkryć wszystkie rzeczy, które są ukryte na całej mapie. Więc jak sobie wbijecie do gry po kupieniu wersji Ultimate, to będziecie mieli dostęp do Fortune Island, LEGO Speed Champions, czyli dwóch rozszerzeń mapowych, i będziecie mieli też dostęp do pakietów samochodów, czyli do pakietu powitalnego, do pakietów samochodów z otwartym dachem japońskich, do ikon motoryzacji, będziecie mieli do samochodów sportowych. No, wszystkie te pakiety będą. Poza jednym, chodzi o pakiet Hot Wheelsowy, Hot Wheels Legends nie będzie dostępny, jego trzeba było sobie dokupić osobno. I tutaj na przykład, no jest kilka fajnych furek, takich na pewno unikalnych, ale nie są one jakieś tam niesamowicie wyjątkowe w Forza Horizon 4, więc tam dużo nie tracicie. I jeszcze nie będziecie mieli mapy skarbów. Ta rzecz jest tutaj i ta mapa skarbów odblokowuje nam na mapie wszystkie te takie znajdźki. Zobaczcie, tutaj, tu jakieś tam znajdźki, nie, te takie tabliczki. To jest naprawdę bzdurna rzecz i mało potrzebna. One, te tabliczki odblokowują nam na przykład darmową podróż do tego miejsca, ale to nie znaczy, że nie będziecie mogli sobie tych tabliczek normalnie odszukać. Będziecie sobie mogli je odszukać, tylko one nie będą widoczne na tej głównej mapie, nie? Będzie trzeba sobie je znaleźć. Jeśli chcecie darmową mapę skarbów, to ja wam daję teraz, zobaczcie, mapę skarbów. Róbcie sobie screenshoty tego wideo. O, proszę bardzo, zobaczcie, mam szeroki ekran, więc jak zrobicie sobie screenshota, to złapiecie naprawdę chyba wszystko. Cyk, skanujcie sobie, róbcie screenshoty. Właściwie całą mapę teraz ogarniam tym ekranem szerokim. To jest bardzo fajny punkt, tam się ciężko dojeżdża, weźcie sobie jakieś auto offroadowe, żeby tam wybić. I tutaj proszę bardzo. Więc daję wam za darmo DLC w tym momencie z odkryciem mapy. Bierzcie jak swoje, odkrywajcie wszystko. Nie musicie mieć naprawdę tego. To jest takie ułatwienie, jeśli ktoś nie ma czasu szukać tego wszystkiego, a chciałby sobie to odhaczyć na swojej liście. Więc tak, nie można mieć tylko jednego DLC, a tak to mapowe, wszystkie te takie rzeczy są i warto to kupić sobie teraz. Dlatego, że to nie będzie dostępne od 15 chyba grudnia 2024 roku. Nie będzie można sobie kupić już Forza Horizon 4 w dystrybucji cyfrowej. Jak gdzieś ogarniecie sobie wersję płytową, to jeszcze może uda wam się używkę zakupić po tej dacie, ale ogólnie już ze sprzedaży tej cyfrowej będzie wyłączona, co nie oznacza, że w Forze nie będzie można sobie zagrać po tej dacie. Będzie można zagrać, będzie można grać też online, ale po prostu nie będzie jej można sobie kupić, jeśli byście chcieli zaprosić kolegę albo koleżankę do wspólnego grania. Więc na przyszłość możecie sobie kupić też dodatkową wersję dla siebie, jeśli byście chcieli komuś podarować w przyszłości. Ha, no dobra, to tyle. Chyba załatwiłem temat wersji Ultimate. Dajcie znać, co o tym myślicie. I bierzcie się za kupowanie, bo promocja trwa do 11 lipca na Steamie. Na Xboxie obecnie gra jest po standardowych cenach, czyli wersję Ultimate trzeba zapłacić nieco ponad 400 zł. No, 400 zł, a 70 jest różnica. Zapraszam was na kolejny odcinek, trzymajcie się, na razie.